tylko pan kamerzysta ma swoją kamerę. My też mamy swoją kamerę. Też nagrywamy nasz trening. Rozumiem, że pod jakąś analizę późniejszą. Oczywiście. Inaczej jest nagrać trening czy mecz, później zrobić analizę niż nie nagrać i nie mieć argumentów, jak się zachowa Bartek przy danej sytuacji lub Krzysiu lub Loniu lub Pasikoniu. Ile razy na początku swojej drogi trzeba bramkarz musi rzucić się na ziemię, żeby ten ból przestał być aż tak odczuwalny przy łapaniu piłki? Nie myśli się o tym. Jak teraz są dobre boiska, to się w ogóle już o tym nie myśli. Tam jak byłem mały, jak zaczynałem, to na takiej Saharze trenowaliśmy. Piasek taki mocno zbity, to wtedy bolało, a teraz to jest przyjemność. Bartek, czy z tymi lajkrami wiąże się jakaś historia? Nie. Czy to jest sentyment i po prostu nie wyrzucasz? Z tych lajk i tak mnie nikt nie zrozumiał. Nic się nie wiąże z tymi lajkrami. Brawo, jeszcze jedno. Te lajkry przez panią Hanię były już tyle razy szyte. Te widać tutaj takie białe paseczki były zszywane. No i taki sentyment, że nie chce ich wyrzucać. Guma! Nakładamy. Ostatnie ćwiczenie jest na gumie i później poprzeczkę macie, tak jak ustalaliśmy. Słucham? Mówiłem, prawda, Koniu? Dobrze, grasz jutro. Ja starszyzna tutaj widzę, zaczyna tak na cmancyku. Koniec obozu, zmęczenie, ale już tak na cmancyku zaczynają tutaj działać. Okno! Jaki cel jest tych gum? Co one mają poprawić, spowodować? Wygenerować jak największą moc kończyn dolnych. Żeby później była skuteczna interwencja, żeby mogli swobodnie wybijać się. Czy są gumy podobne do tych gum, które używa się przy skokach na bungee? Tak, coś podobnego, bo one amortyzują i wracają do swojej tak jakby pierwotnej... rozciąga się i wraca szybko do swojej pierwotnej struktury, tak? To tak samo działa, że wybija się bramkarz i go ciągnie z powrotem, czyli on musi jeszcze bardziej tą moc wygenerować i później, żeby się trzymać... Brawo, Kloniu! Trzymać ciało, czyli być napięty cały czas, żeby go nie ciągnęło do tyłu. Jest! Uderzenie! Bartek, Krzysiek, później jest raz, dwa. Aha, czyli to będzie dwie serie. Tak. I liczymy teraz bramki, tak? Blisko i bramka wysoka. Idziemy! Dowolna noga. Poszło. Ale musimy w kolejce obaj trafić? Nie, a żebyście trafili. Aha, okej. Oj! No, że podajemy sobie głowę. Brawo! Krzysiu ma! Teraz wasza seria, idziemy! Ale leciutka. Klon! Daj, bo się zniwa. Już, dobra! Teraz to oni uderzają. Jeszcze kłonie. A, mam już, tak? Aha, okej, okay, dobra. Będziemy. Kamyk musi. Kamyk ja mogę mu oddać gdzie? Kolejki. Brawo! Zaczynacie głowy! Nie, już głowy możecie! No to oni też na pierwsi? Tak, on bije na pierwsi. Jedziemy! Z linii! Ja że muszę mi wpaść, dobra. Muszę spać. Dawaj, idziemy. Powinna mi wpaść. Ojej, kupa! Ojej! A to też tak sobie długo po bramkę dają. A wy możecie teraz wyrównać. Ale dobra, no. No to tak na pustą. No, a to zaraz dodamy bramkarza. Dobra, z bramkarzem, Krzysiu. Albo że piłki zbierzemy. Idziemy. Tak!
zrobisz? Jedziemy. Nie bronisz? Ten trener tak się przemieszcza w tamtą stronę cały czas. No. Ale dałeś. Jaja. Dawaj teraz! Gdzie ty bronisz? Ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, karny mi! O! Ej, no nie muszę tak przecież, co? Jak to jest? Nie wiem! Tak! Nie wiem, jak to się trenera. Nie, ale teraz coś jej miłkę. Coś jej miłkę. Zmiana! No nie, no to co? No to co? No ale to też nie może wychodzić. A ja nic zrobiłem, nie mogę rękami. Ja nie dotknąłem przecież piłki. Ja. Nowoczesny futbol, bramkę musi grać wysoko. Ale nie mówiliśmy, jakie są zasady bramkarza. Kurwa, pierwszy raz na bramce stoisz. Ojojojojojojoj! Dawaj teraz, Kroniu! No i Kroniu się odezwał! Brawo, dawaj teraz! Dawaj, dawaj, gadaj się, chłopaki. Tam nie może bronić, nie może bronić. Nie może nic wam zrobić. Nie ma szans. Nie kłam, nie tej w szkole, dawaj. Nawogradi! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Oooos! Dziękuję panowie, starczyk na wygnał. Było oszukiwane. Nie, było oszukiwane. Zobacz, pierwsza koszulka na to. No tak, no. My troszeczkę pieszy szliliśmy do tego. Myślę, że główny cel był wykonany, tak? Zaczęliśmy na siłowni od rowerku, później rolowania, później mobilizacja biodra. Przyszliśmy tutaj zrobić szybkość nóg oraz później część główna, czyli moc, która w pełni 100% została wykonana. Chłopaki dali siebie wszystko, wiadomo, już jest 8 dzień obozu, to też już jest zmęczenie, natężenie, ale pracujemy zgodnie z planem. Jutro, jeszcze dzisiaj po południu mamy trening lateryzacji. Jutro lateryzacji, czyli będziemy pracować z opaskami NOKU, żeby otwierać jedno i drugą półkulę, żeby skanować przestrzeń, przez co będziemy, bramkarz będzie bardziej szybciej mógł podejmować decyzje. Tak, nowoczesny futbol tak do tego zmusza, że bramkarz musi szybciej podejmować decyzje, szybciej analizować to, co się dzieje na boisku. Jutro mamy krótki rozruch i wyjeżdżamy na Węgry, na ostatni tutaj sparring z mocnym przeciwnikiem. Także i w sobotę powrót do Płocka i tam już kontynuujemy pracę już do sezonu ligowego. Czekaj, był prezent wczoraj, tak jak Łukasz zapowiadał i obiecywał. Był, ale nie są do publikacji. Nie wszystko jest do publikacji. Czyli czekają. Nie, no już dostałem, ale no nie mogę wszystkiego zdradzić, nie? Czyli spokojne urodziny? Oczywiście, na obozie. Ciężka praca i... Zapytaj tutaj Pawła. Pawła, jak ci się podoba tutaj na obozie? Jest bardzo dobrze. Bardzo ciepło, fajna pogoda. Fantastyczne warunki do pracy. Parę słów o przygotowaniach, tak bardziej wiesz, co się dzieje. Nie no, co ty się wypowiesz, ty jesteś bardziej doświadczony tutaj. Nie, to musimy mieć jakiś... Ja nie mogę cały czas kontentu robić na tym kanale. No. Chyba dzisiaj się wygada na najważniejsze, na najważniejsze, że do ligi będzie dobrze. Obiecujesz? No. Obiecujesz? Pytam się Pawła, ale... No obiecuję. Trzymaj cię za słowa. Czy w tym sezonie w takim razie? Bramka z rzutu wolnego, tak jak wczoraj na treningu. Taki mały challenge. Zapytał o takie coś.
tym sezonie ujrzymy nowe oblicze Pawła Krupana. Ale co, nowe oblicze, co to znaczy nowe oblicze? Co? Jakie nowe oblicze? Nową twarz, wiesz, ty pewnie siebie, ten na lewo to, że będzie wszystko po namiarze Zobaczymy, czas pokaże. Tutaj się szykuje walka z twoimi braćmi z Serbii, w takim razie na lewej stronie. Jak ty, każdy jest moim bratem, więc kto będzie grał, to będzie dobrze. Może Paweł będzie grał na lewej pomocy. Ja mogę, mój brat z Serbii będzie grał na lewej obronie, a kolejny brat będzie grał na prawej pomocy. Ja mogę na prawej skrzydło pójść. I tyle. Wtedy mogę się założyć o rąkę. Ale w tym tej Zagorowskim idzie bardziej na lewej obronie. Może wystąpiłeś w tych wszystkich spajach, przygotowałeś się na lewej obronie. Przyjmuję to wyzwanie również. Lewa obrona, nie ma się prosić. Ile ty kuwa wczoraj lat kończyłeś? 12. A na ile wyglądam? Zobacz, to jest moja dzieło. Dzięki. Czarnia czy sama przyjemność? Sama przyjemność. Wszyscy podzielają to zdanie. Madzia, chodź tu do nas. Myślę, że nie. Stay, czyli zostań. Sesja to jednak sama przyjemność, czy w drugą stronę? Że... Męczarnie. Nie, żadne męczarnie. Trochę jest ciepło, trochę na pewno się świecę. Bo jest to intensywna jednak praca, bo trzeba szybko działać, ale z piłkarzami każda praca to jest sama przyjemność. Także taka sesja. Miód. Dziękuję. Strzałów bramkarzy na treningu wydają mnóstwo. Który z naszych bramkarzy byłby najlepszym napastnikiem? Myślę, że Bartek ma dobrze nogę ułożone do strzałów. Chociaż Kamyk też ma dobre, ale Bartek ma bardzo silne jakościowe uderzenie. Tak na obóz, ile rękawic zabierasz? No nie no, wziąłem więcej niż potrzebuję, bo to nigdy nie wiadomo co się wydarzy, ale... Cztery pary wziąłem. Nie, wszystkich pięć par. Wszystkich pięć par, ale trzech na razie. Trzech użyłem, może, możliwe, że czwartej będę potrzebował. Jeszcze jutro. Ale na tą chwilę cztery. Prawo, trzymaj środek, prawa! Czyli jedna w zapasie. Do lewej! Trener po swoich treningach też tak lubił zostawać? Tak. Ja na boku. Środkowania zawsze z napastnikiem. Ale też kilka razy usłyszałem od trenera, jak możesz tak dośrodkowywać, to lepiej zejść już do szatni. No ale to, tak szczerze mówiąc, dla tych zawodników, z boku grają, to taki znak firmowy powinien być dobre dośrodkowanie. Fajnie, że chcą jeszcze coś. No tu na obozie widzieliśmy, że trener nie zapomniał, jak to się robi. Tak. No. Tu mówią, takie rzeczy się nie zapomina. To, co się wypracowało kiedyś, to...
Ale widać właśnie, że Milan ma dobre doszukiwanie. Sekul powinien na to skorzystać, bo inna dziewiątka. Nie. Tam lata lecą, ale cały czas jest sprzętem razem z młodą grupą. To jest 5 lat. A co, 10. Trzeba się cieszyć, że jeszcze jestem w miarę młody.